Siema. Siema. Tak, tylko pokazuję, że idziemy straszyć. Nie, nie chcę żadnego straszenia. Co ty mówisz w ogóle? Nie można takich rzeczy robić. No stoi, ja już wziąłem. Siema. Dzisiaj wybieramy się do Zofiówki niedaleko Warszawy. Jest to opuszczony obiekt, który kiedyś pełnił funkcję zakładu psychiatrycznego. Ja się naprawdę boję taki. Nie wiem, ja wierzę w takie rzeczy, w jakieś takie paranormalne i mnie takie dziwne. Zabrałem tarota od ciebie w pokoju. Serio, wziąłeś tego tarota? Nie. Nie, to już nie strasznie. A ja widziałam na TikToku, teraz jest, nie wiem czy ty widziałeś, ale jest bardzo dużo takich typiar, które mają takie złote pręty do komunikowania się z duchami. Jesteśmy już na terenie psychiatryka. Idę do domu. Zostawiłem ich samych. Wow, ale tam jest mocno, zobaczcie na to. Zostawiłem ich samych. Lubię po takich miejscach chodzić ogólnie sam. Robi to jakiś klimat. O. Siema. Przyznam się, że o miejscu, w którym byliśmy, poczytałem dopiero po powrocie. Nazwa Zofiówka wzięła się od imienia kobiety, która, aby pomóc kupić ziemię, oferowała swoją cenną biżuterię. I miejsce ma bardzo makabryczną przeszłość. Ale od początku. Zakład został założony przez Żydów na 17-arowym terenie. Wpierw posiadał tylko jeden budynek, ale z czasem dorobił się kolejnego dla kobiet oraz w 1926 roku trzeci. I na tamten moment zakład posiadał około 300 łóżek. Znalazłem ich oraz zobacz jaką miejscówkę. To robi wrażenie. Ej, do klipu idealnie. A właśnie, bo po co my tu jesteśmy? Szukamy miejsca. Tam mamy fajnych miejscówek na klipie. Tak wiecie, przebitki troszkę bardziej creepy też są fajne, nie? A ja w ogóle tam byłem na dachu. Właśnie tam chcę wejść na dach właśnie przede wszystkim. A tu jest wszystko zamurowane. To wbijamy tutaj. Ada, idę ci schować torebkę i będziesz musiała znaleźć, dobra? Nie! Przestań, no! Niech leży. Trochę się wystraszyłem. Nie mam. Nie mam już jej. Musisz ją znaleźć. Ale fajnie jakbyśmy znaleźli taką właśnie mało wymalowaną salę. Może być ciężko, to prawda. Może to jest fajne. Jakby to przetrzeć, to by zrobiło klimat fajny. Bo okno też ma swój klimat. Ej, na fotkę idealne. O, jest moja torebka. Znalazła! Chodzisz do piwnicy po ogórki? Ada, chodź, pokażę ci małe kotki w piwnicy. Będzie fajnie. Tylko zapalę przyjazne dla oka światło. No chodź. Nie. No proszę. Nie. Dla mnie. Ja to nie umówię, nie. Ja idę na górę. Koszmar rozpoczął się w 1940 roku. Niemcy wykorzystali m.in. tą placówkę do stworzenia getta. Kontrolę nad obiektem przejął nazi lekarz, który traktował miejsce jak obóz śmierci. Pacjenci, w tym dzieci, umierali z głodu czy zimna. 2 lata później Niemcy przestali się zajmować miejscem i zabili tutaj około 140 pacjentów, lekarzy i pielęgniarek. Według Michała Stonawskiego, autora książki Paranormalne, jest to jeden z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. Też nie chcę, żebyście chodzili na własną rękę po takich rzeczach, bo chyba nie można, nie wiem. Ale też widzę właśnie chłopaków, którzy się szykują do paintballa, będą strzelali sobie, więc fajnie. Fajnie, że korzystają. Nie wiem, czy legalnie, ale fajnie. Co? Mówisz, że zejdziesz do piwnicy? Jak nie będziecie mnie
straszy, to tak. Ale my się nie straszymy. Ale ja chcę zobaczyć ten dół, tylko że no, bo chcę zobaczyć, czy jest tam jakiś potencjał, czy nie. Nie no, wejdziemy, nie będziemy cię straszyć przecież. Tak. Ale tak klimat jest! Nie, włącz biały. No i tak się skończyło, że wszedłem sam. I muszę sam rozkminić, czy tutaj warto w ogóle wchodzić, czy warto na sam beton, no. To wygląda fajnie. Ada, chodź, kolejna wycieczka. Teraz będziemy się straszyli na dworcu, jeżeli nas wpuszczą tam ogólnie. Jeżeli chodzi o dworzec centralny, tutaj mieliśmy naprawdę duże szczęście, ponieważ kilka dni później otwierał się nocny market i wszystkie te miejsca byłyby zastawione. Naszym ostatnim przystankiem była moja ulubiona koreańska restauracja w Warszawie. W Mei główną atrakcją jest Korean Barbecue, czyli tłumacząc na polski grill w stole. Tak. Zabawa polega na tym, że sami sobie przygotowujemy jedzonko. Mamy tutaj mięso i tutaj mamy sos bulgogi. Jest tutaj też makaron oraz cebulka. Naszym pierwszym krokiem będzie, żebyśmy to wszystko rozłożyli, żeby się równomiernie posmażyło. Kiedy to wszystko się już tutaj będzie smażyło, na samym końcu to wszystko zepchniemy na dół do sosu, aby się ze sobą zaprzyjaźniło, a potem to wszystko wepchniemy do gardła, żeby się zaprzyjaźniło z naszymi tutaj przełykami. Głodne dzieci. I jeszcze spotkałem widzów tutaj w centrum. Macie kolę ode mnie, możecie się napić. Nie no, żartuję. Znaczy możecie, jak chcecie. Ale oddajcie mi ją, k***a! Żartuję. Bardzo miło, że mnie oglądacie! Jak mega kochane to jest! Chuj krane!